Dzień dobry z Helu. Ostatni filmik fajnie się przyjął. Z ultra niespodzianki, jak ktoś nie widział, to gdzieś tutaj się pojawi. No a dzisiaj, to jedziemy trochę w innym wydaniu, bo czasowo maraton północ-południe z Helu do Głodówki, czyli powiedzmy Zakopanego, okolic Zakopanego. 1000 km po szosie. Plan jest taki, żeby jechać. Jechać, jak najkrótsze przerwy. Jak wyjdzie, to nie wiem, bo to jest mój pierwszy maraton szosowy, taki typ tylko na szosie. Więc pożyjemy, zobaczymy. Tymczasem jedziemy na start. Zostało nam pół godziny do startu. Jest, imprezka. Dobra, rower gotowy. Witam Cię, Tomku. Witamy Państwa bardzo serdecznie w tym pięknym miejscu w Helu na początku Polski. To co, zaczynamy? To co, głośno wszyscy razem liczymy. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, start! Szanowni Państwo, 8. edycja maratonu północ-południe właśnie opuścił. Trochę za mocno ten motocykl pojechał drugą część, bo się cała grupa rozerwała. Ja zostałem w pierwszej grupie. Stwierdziłem, że to jest fajny moment do darmowych kilometrów, ale prędkość tam nawet ponad 40 chodziło. Tymczasem w stronę Kaszub. Pierwszy podjazd za nami na zbiornik elektrowni, ale mocne tempo trochę, chyba za mocne, to musiał trochę zwolnić. Zmiany 5-minutowe, ale kurczę, w takiej grupce można przywolić te 5 minut. Później się jedzie miotem. Niestety fajnie się w grupie jechało, ale woda mi się skończyła, musiałem się zatrzymać, grupa pojechała.
teraz dojechał sam. Pit stop, 3 minuty i jedziemy dalej. Giertowo, stop, 160 km, a to jakiś panieński, fajnie, dobra, poruszamy dalej, no to lecimy dalej, jest ok, dosyć szybko jadę, nie wiem czy to się później nie zemści, ale jak się dobrze czuję, stwierdziłem, że jadę, później może zwolnię, zobaczymy. Mam kolejna górka, ale pocieszenie jest to już jedna z ostatnich. Zaraz będzie Starogard Gdański, czyli wyjeżdżamy z Kaszub i dalej już płasko, aż do Świętokrzyskiego. Jakieś 500 km. Ale ładnie jest. Witają nas z Karszewy. Byłem tutaj miesiąc temu na niespodziance. I w ogóle teraz się zaczyna taki etap niespodziankowy, ponieważ do Fidzyna, do miejscowości, w których byliśmy na niespodziance. Wiadomo, na niespodziance się jechało po krzakach, a tutaj po asfaltach. Kilometrów za mną. Jest ok. Ta decyzja o tym, żeby zostawić tą grupę, chyba okazała się dobra, bo mijałem kilka osób z tej grupy i no, dorozdzieliło się to. I w sumie dobrze, bo się sam ze sobą nie szarpałem. Jadę swoje po prostu. Tak trzeba żyć. Kolejne miasto z niespodzianki, czyli Pelplin. Ktoś mnie poprawi w komentarzu, bo powiedziałem Pelplin, tak też napisałem. To jest Pelplin, więc przepraszam najmocniej, jeżeli kogoś uraziłem, czy mieszkańców tego miasta. Miasto z niespodzianki, tylko tam się jechało wtedy na wzdłuż Wisły po takich fajnych ujebkach, a teraz walimy drogą krajową. Nie jest przyjemnie, bo chyba jeszcze tego nie powiedziałem, ale cały czas jest wiatr w pysk, cały czas jest wiatr południowy, nie jest on mocny, ale na takich krajówkach, jak jest tak otwarty, to jednak czuć go. Mamy to! Most na Wiśle! Pierwsze przekroczenie Wisły. Nie wiem, czy widać, ale jest... Z tego co pamiętam, się nazywa efekt halo. Słońce ma taką po bokach jeszcze taką barwę, ale pięknie. No, Fidzyn jest ten trzeci raz w tym roku, bo jeszcze był Harpagan. Trzeci raz w życiu
trzeci raz w tym roku, trzeci raz na rajdzie. A jeszcze odnośnie pogody, to prognozy wszystkie mówią, że będzie ciepło. Cały czas, tak jak dzisiaj, czyli tak 25, 6 stopni i bez deszczu. Czy się sprawdzi? Zobaczymy. Ale ja lubię jeździć w cieple, nawet taki 28-9 i to nie przeszkadza. Muszę nadgonić, bo jadę z kolegą. Trochę łatwiej w tym wietrze. Pierwszy zachód słońca na trasie na południe. Wyjechałem z Pidzyna. Na stacji okazało się, że zapomniałem rękawki. Będę musiał improwizować. Jako, że zapomniałem rękawków, to będę je teraz robił. A robił je będę w następujący sposób. No, to było termo, teraz są rękawki. Tak trzeba kombinować na rajdach. Wisła po raz drugi. Pierwsza w nocy. Włocławek. Cały czas w grupce i od 4 do 5 osób, więc super się jechało. Jest 625 km. Odcina mnie już trochę. W sensie sen. Za 12 km jest stacja, chyba się chwilkę tam przekiwam. Taka fajna ta elektrownia i ta cała kopalnia, że zostawiłem chłopaków, poszedłem na punkt. Ja stwierdziłem, że też trzeba coś mieć z tego rajdu, a nie tylko dypanie po asfaltach. No i na dobre wjechaliśmy Jurę Krakowsko-Częstochowską. No i było nas 6, to 3. Jeden poszedł do restauracji, później Olkuszu będzie spał. Drugi stwierdził troszkę za mocne tempo. A trzeci stwierdził, że troszkę za słabe tempo. O, a nam pasuje nasze tempo, więc jedziemy. Ciemną noc. Zachodzące słońce nad Jurą Krakowsko-Częstochowską. Na liczniku 770 km. Do mety tylko 220, no ale aż 4000 metrów w górę. Wisła po raz trzeci. Musicie mu wierzyć, że tam dole poniżej Wisła. Jest północ. Mamy
545 km. Dzień dobry, ostatniego poranka. Jest godzina 6:30. My już zmierzamy do mety. No, może nie zmierzamy. Mam jeszcze 90 km. Noc była zimna i było dużo górek. Udało nam się ukręcić ponad 100 km. Nie wiem dokładnie ile. No, ale myślę, że koło południa dzisiaj już skończymy. Każdy miał inne tempo, się trochę męczyliśmy, jeden miał zjazdy, drugi cisnął, tak czekaliśmy na siebie. A nie jedziemy razem, bo po prostu się złączyliśmy taką grupkę na nockę, więc każdy ruszył swoim tempem. Tatry po raz kolejny dzisiaj. Jeszcze kilka razy będą widoczne. Odjechamy. Jeden z najdłuższych odjazdów. Tam są Tatry. Teraz taki widok. Byłem tam, byłem. A teraz już tu. Przedostatni podjazd w pełnym słońcu. A jest dopiero 10:30. Ciekawe co będą mieli ludzie o 15:00. Prawdę im współczuję. Bo już blisko, skoro Tatrzański Park Narodowy. O Boże, trochę cienia. Ciężko jest. Kozy komuś uciekły. Właścicielu kóz, kozy są przy parkingu na wejściu na Murowańca. Słuchajcie, wiecie co jest najpiękniejsze w takich rajdach? Wsparcie, zobaczcie. Koledzy piszą cały czas. Dodatkowo żona mi pisze. No, naprawdę o wiele łatwiej się jedzie z takim wsparciem. Zobaczcie, jak pięknie za mną. Tatry. 1,5 km. Tam jest meta. Zegarek. Cześć, dzięki wielkie. Jak samo poczucie? Zajebiście. Zajebiście. Koniec. Z takim widokiem kończymy maraton północ-południe. Był ciężki dosyć, ale to w sumie trochę narzucony przeze mnie, bo cisnąłem. Pierwsze 100 km to leciałem z jakąś grupą. Było dosyć ciężko. Następne 100 km, czyli od 100 do 200, stwierdziłem, że sobie trochę odpuszczę i jechałem swoje. Trochę jechałem sam, ale zebrałem się z jakąś inną grupą. Po tym jak się zebrałem właśnie z tą grupą, to tak
Od 300 kilometra zdążyliśmy grupkę, którą trzymałem praktycznie do samego końca. Tam ostatnie chyba 100 kilometrów. I to było tak, że wjechaliśmy razem w noc. Bo miejscami to tam było już po 10 osób. Jeździliśmy od stacji do stacji, tak co około 60 km, 70. Dlatego bardzo szybko i sprawnie pierwsza noc przeszła. No jak na zmianę wychodziło się co, nie wiem, 30 km, no to 2-3 zmiany i kolejna stacja jest, więc to bardzo, bardzo dobrze działało. Dojeżdżając już do drugiej nocy, jedni stwierdzili, że zostają, inni, że trochę za duże tempo, inni, że za słabe tempo. No i tak na trzecią noc umówiliśmy się we trójkę z ziomeczkami, których bardzo pozdrawiam w tym momencie. Poleciliśmy razem, było ciężko, dużo się zatrzymywaliśmy, trochę kimaliśmy, ale jakoś wytrzymaliśmy noc. No i nad ranem już stwierdziliśmy, że kurde, no nie ma sensu się szarpać, każdy miał inne tempo i się rozłączamy. I tak naprawdę ostatnie 60 km jechaliśmy już osobno, bo tu były już też podjazdy, to każdy inaczej na tych podjazdach. Ogólnie bardzo mocna stawka, zająłem 35 miejsce chyba, albo 36, nie wiem, może gdzieś na napisach się pomyliłem. No dobra, to tyle z podsumowania. Miałem taki jakby chyba dług, żeby to nagrać, bo bardzo mało wyciągałem kamery w niektórych miejscach, więc fajnie jak takie coś się...